Przedsiębiorca roku to człowiek, ale też konkurs. Konkurs wyjątkowy w polskich realiach. Po pierwsze, nie musisz płacić, by wziąć udział. Po drugie, nikogo nie wybieramy sami. Do konkursu trzeba się zgłosić. Po trzecie, wybór należy do niezależnego jury złożonego głównie z przedsiębiorców. Po czwarte, polski zwycięzca jedzie na światowy finał do Monte Carlo. Po piąte, uczestnicy nawiązują ze sobą relacje biznesowe, które trwają latami. Na całym świecie przedsiębiorcę roku wybiera się w 54 krajach. Do tej pory w Polsce odbyło się 10 edycji konkursu. Zgłosiło się do nich łącznie ponad 660 założycieli firm. Jury do finału zaprosiło 118 przedsiębiorców. Ich łączne przychody wynosiły 31 miliardów złotych. Czy to dużo? To niemal 11% dochodów budżetu państwa w ubiegłym roku. Można by za to kupić 14 milionów iPadów. Finaliści konkursu zatrudniali razem ponad 70 tysięcy osób. To więcej niż wynosi łączna liczba mieszkańców San Marino i Monako. Tylko 10 otrzymało tytuł Przedsiębiorcy Roku. Powstała o nich książka Łowcy Milionów. 100% z nich uważa, że warto było wziąć udział w konkursie, bo Przedsiębiorca Roku to uznanie, promocja, nowe relacje w kraju i za granicą. A więc startuj i znajdź swoją kategorię. Produkcja, usługi, nowy biznes. Zgłoś się na www.przedsiębiorcaroku.pl.